witam Państwa bardzo serdecznie w firmie Agromarket Jaryszki, generalnego autoryzowanego dealera marki Deutzwar w Polsce, jednego z większych. Akurat znajdujemy się w siedzibie głównej w Jaryszkach koło Poznania. Mam oczywiście oddziały również w Polsce, ale dzisiaj skupimy się właśnie na tym naszym głównym oddziale w Poznaniu. Dziś chciałbym Państwu pokazać nasz hit sprzedażowy, model 6165. W tej klasie, tej mocy ciągników, jest to ciągnik bardzo, bardzo popularny i cieszy się dobrą renomą wśród klientów, odbiorców końcowych. Dlatego chciałbym Państwu tutaj przedstawić kilka jakby jego cech, żeby przybliżyć ten model tym, którzy jeszcze się nie zdecydowali na niego. Model 6165 Agrotron, tutaj w wersji RC Shift. Jest to ciągnik o gabarytach średnich dla dużych gospodarstw, natomiast dużych dla tych mniejszych. Jego masa to jest 7,5 tony, także myślę, już nie jedną dużą maszynę ten ciągnik może pociągnąć. Ogumienie zamontowane na tym modelu to jest 650x65 R38 i 540x65 R28 z przodu. To ogumienie pozwala zarówno do prac ciężkich, dając mu dużą trakcję, a przy tym jednocześnie nie ugniata nam gleby, nie niszcząc jej struktury. Sercem tego modelu jest silnik Deutz o pojemności 6,1 litra, wyposażony w turbosprężarkę, intercooler. Powietrze zasysane jest z filtra PowerCore, jest to filtr o długiej żywotności. Nie należy go zmieniać co wymianę jakby oleju, można po prostu go wziąć po pracy, wyczepać około czy błotnik. W ten sposób filtr dalej nadaje się do użytku. Zmniejsza to jakby koszty eksploatacji tego ciągnika. Pakiet chłodnic bardzo dostępny, można jedną dźwignią otworzyć wszystkie chłodnice, przedmuchać sprężonym powietrzem, żeby udrożnić ich przepływ. Dalej za silnikiem mamy też siatkę, którą możemy wyciągnąć i również tę chłodnicę ostatnią ładnie wyczyścić z zanieczyszczeń. Po lewej stronie silnika widzimy układ turbosprężarki dającej moc temu silnikowi, a nad nią filtr cząstek stałych. Jest to filtr pasywny, stąd też mniejszy jakby jego problem z obsługą w czasie użytkowania silnika. Z przodu silnika widać wentylator. Jest to wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym, który załącza się tylko i wyłącznie w czasie, kiedy trzeba silnik schłodzić. Nie pracuje wentylator cały czas, nie zabierając tym samym mocy silnikowi. Silnik tej mocy, aby mógł spełnić obecne normy emisji spalin, musiał zostać wyposażony w system SCR, potocznie zwanym też AdBlue. Mam tutaj zbiornik dostępny bardzo blisko zbiornika oleju napędowego o pojemności 35 litrów i obok przy wylocie, przy tłumika znajduje się dysza wtryskująca ten system do spalin, tym samym redukująca cząstki stałe wydzielone przez silnik. W modelu promocyjnym tego ciemnika, który tutaj omawiamy, zamontowany jest przedni podnośnik, oryginalny przedni podnośnik produkcji Sauter. Jest to podnośnik z hakami CBM automatycznymi o udźwigu 4100 kg. Są to siłowniki dwustronnego działania, tak samo można samą siłą opuszczać, jak i podnosić ramiona. Jako opcja dodatkowa może ten ciągnik być wyposażony również w wałek odbioru mocy, który można zagregować z maszynami z napędem typu kosiarka, czołowa lub inne elementy, które wymagają napędu z wałka odbioru mocy. Model 665 RT Shift, przy którym stoimy, został wyposażony w amortyzowaną przednią oś. Jest to oś nowego typu. W odniesieniu do modelu wcześniejszego jest to oś o znacznie dłuższym wahaczu, co daje nam dużo lepszą formę amortyzacji nierówności podczas jazdy. Dodatkowo wahacz wsparty jest na dwóch siłownikach, które poziomują nam ciągnik w stosunku do maszyny zawieszonej z przodu lub z tyłu ciągnika, tak aby zawsze linia ciągnika była równa. Dodatkowo system wyczuwa obciążenia i tak utwardza siłowniki, by komfort jazdy zawsze był na najwyższym poziomie. Atutem tej osi jest również to, że w przypadku nagłego, awaryjnego hamowania system automatycznie nam się zblokuje, zapobiegając tak zwanemu nurkowaniu przodu ciągnika. Znajdujemy się w tylnej części ciągnika,
gdzie jako pierwsze rzuca nam się w oczy bardzo masywne połączenie tylnego tuza. Solidne sporniki oparte na silnikach hydraulicznych o bardzo dużej średnicy toczyska, dające nam udźwig podnośnika rzędu 9 ton 200 kg. Oczywiście ramiona zakończone też hakami automatycznymi CBM, znacznie ułatwiającymi podłączenie maszyny z ciągnikiem. Środkowa część centralna jest to szyna przesuwna, na której zamontowane są wszystkie zaczepy dostępne w ciągniku. Tu akurat w tej wersji mamy zaczep automatyczny szybkiej regulacji z możliwością przesuwania go górę w dół. Niżej belkę oscylacyjną z możliwością zagregowania z maszynami dolnymi. Może jako opcja też występować tak zwany zaczep Piton Fix, czyli spawany stworzeń lub kula, jeśli mamy takie maszyny w gospodarstwie. Sekcja wyżej jest to sekcja hydrauliki zewnętrznej ciągnika. W tej wersji ciągnika mamy tutaj 8 wyjść, czyli 4 pary. Dalej nad nimi znajdują się złącze prądowe do połączenia świateł przyczep lub innych maszyn drogowych. Złącze prądowe 3-pinowe, a po prawej stronie złącza układu pneumatycznego hamulców przyczepy. W tym przypadku po wejściu nowego typu homologacji, tak zwanego Model Regulation, mamy tutaj zamiast trzech obwodów, mamy tutaj dwa obwody żółte i czerwone. Nad nimi rzucają się jeszcze w oczy cztery pokrętła w kolorze zielonym. Są to potencjometry od ustawienia przepływów na danych sekcjach hydrauliki zewnętrznej tego ciągnika. Mamy tutaj haki zaczepowe na ramionach ciągnika tylnego tuza. Haki oczywiście automatyczne, znacznie ułatwiające podczepienie maszyny podczas nagrywania z urządzeniem współpracującym. Znajdujemy się w kabinie ciągnika 6165 Agrotron. Kabina bardzo dużej widoczności. Wszystkie szyby są gięte, jest tak zwana bańka, czyli bardzo przyjazna kabina dla operatora. Mamy tutaj homologację na dwie osoby. Jest fotel operatora głównego i fotel pomocniczy. Można powiedzieć, że pełnowymiarowy z pasem bezpieczeństwa. Fotel, na którym siedzę, jest to fotel marki Grammer, który jest obrotowy na zawieszeniu pneumatycznym z możliwością automatycznego doboru wagi pod operatora. Ustawiamy sobie jedną wysokość i niezależnie od tego, kto na nim usiądzie, zawsze ten poziom będzie nam utrzymywał. Oczywiście fotel bardzo komfortowy, wygodny, bardzo fajnie tłumi wszelkie nierówności, które ewentualnie przednia oś amortyzowana czy kabina tego nie wychwycą. Przed operatorem znajduje się zestaw wskaźników monitorujących na bieżąco pracę ciągnika. Obroty silnika, zużycie paliwa, poziom paliwa, temperatura, czyli wszystkie jakby funkcje, które użytkownik powinien na bieżąco monitorować podczas pracy. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Przesuwa się razem z panelem wskaźników. Jest to trend, który od jakichś czasów funkcjonuje w rolnictwie, a jest to bardzo fajna, przydatna rzecz. Dodatkowo system też nawiewu jest również zintegrowany właśnie z tym panelem. Po mojej lewej stronie znajduje się zestaw przełączników, kierunkowskazów, świateł, wycieraczek, sygnału dźwiękowego. Wyżej inwersor elektrohydrauliczny, czyli zmiana kierunku jazdy przód, tył, ciągnik. W części górnej kabiny mamy dach z roletą i uchylnym dachem. Jako opcja dodatkowa może być ten dach szklany, co ułatwia pracę w przypadku np. ładowacza czołowego. Po prawej stronie zestaw obsługi nawiewów i klimatyzacji. Dalej zestaw wskaźników, przełączników, wycieraczek, oświetlenia roboczego dodatkowego. Przy prawej ręce znajduje się wielofunkcyjny podłokietnik, który skupia w sobie najważniejsze elementy pracy, obsługi tego ciągnika, który wykonuje operator. Mimo że jest to ciągnik ze skrzynią biegów mechaniczną,
symbol RC mówi to, że jest to skrzynia zrobotyzowana. Czyli mamy jakby układ elektrozaworów, które będą te biegi zmieniały bez tradycyjnej dźwigni i sprzęgła. Robi za to wszystko komputer. Naszą rolą w tym jest albo wyboru trybu automatycznego, albo przejścia na tryb sekwencyjny manualny. Wówczas sekwencyjnie przód, tył zmieniamy bieg główny lub półbieg, na którym daną pracę chcemy wykonywać. Rewers kierunku jazdy możemy zmieniać dwojako. Przez przyciski na joysticku głównym prawej ręce lub joystickiem po lewej stronie kierownicy. Zmiana kierunku jazdy przez joystick odbywa się przez wciśnięcie guzika, natomiast joystickiem po lewej stronie możemy zmieniać też jego modulację, czyli tak zwaną czułość, z jaką to zadanie ma ciągnie wykonać. Możemy tutaj sterować w zakresie skali 5-stopniowej od bardzo płynnej, lekko spałej do bardzo zrywnej, agresywnej, szybkiej zmiany kierunku jazdy. Deutzfahr jest marką, która bardzo fajnie oznaczyła kolorami wszystkie elementy wyposażenia kabiny. Mamy tutaj kolory pomarańczowy, zielony, niebieski, żółty. Są to funkcje pogrupowane w dane podzespoły. Pomarańczowy kolor jest to kolor zajmujący się systemami jazdy. Kolor zielony jest to podnośnik przedni lub tylny. Niebieski jest to hydraulika zewnętrzna. Natomiast żółty to wałek odbioru mocy. W ciągniku RC Shift mamy tutaj do dyspozycji jedną parę wyjść hydraulicznych sterowanych przez elektrozawory. W tym przypadku jest to akurat podłączone z przednim tuzem, sterowanie przez potencjometr na joysticku głównym. Trzy pozostałe dźwignie są to dźwignie od wyjść tylnych. Dwie dźwignie tylne sterują nam dwoma parami i trzecia dźwignia steruje nam krzyżowo dwoma parami dodatkowo. Podnośnik tylny, tak jak wspomniałem wcześniej, są to zielone przyciski z funkcją stop, czyli funkcja blokady na czas transportu. Podnoszenie i opuszczanie odbywa się z joysticka, natomiast stałe sterowanie podnośnikiem możemy robić na prawej konsoli, gdzie mamy do dyspozycji zmianę przełożeń na mieszane, pozycyjne lub siłowe, jakby ingerencję radaru, czyli zmierzenie poślizgu kół i tak dostosowanie parametrów maszyny, żeby ten poślizg zniwelować, szybkość opuszczania podnośnika tylnego i funkcję ustawienia jakby jego położenia w czasie pracy czy też w czasie transportu. Oczywiście mamy też funkcję zblokowania podnośnika tylnego na konsoli bocznej. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w czasie zapalenia ciągnika, czyli pierwszego jego uruchomienia, i układ hydrauliczny i układ podnośnika tylnego jest zawsze zblokowany. Należy przez 3 sekundy przytrzymać guzik, który nam tę funkcję rozblokuje i da możliwość użytkowania tego. Pomarańczowe oznaczenia, tak jak mówiłem wcześniej, są to oznaczenia od jazdy ciągnika. I tak, wspomniałem wcześniej kierunek jazdy. Tempomat, czyli możliwość ustawienia sobie danej prędkości jazdy zamierzonej w danej pracy. N, czyli neutral, tak zwane zluzowanie, lub potocznie nazwane też sprzęgłem, czyli możemy ten kierunek jazdy, napęd rozłączyć. Funkcja mode, o której za chwilę powiem, czyli jest zmiana ustawień skrzyni biegów. Na konsoli tutaj niżej mamy system ASM, czyli system zarządzania napędami ciągnika, czyli przednim napędem i blokadą mostów. Chodzi o to, że po wyjeździe na drogę utwardzoną, po aktywowaniu systemu ASM i nabraniu przez ciągnik prędkości, rozłączy nam automatycznie przedni napęd. Natomiast po wykonaniu skrętu kół automatycznie rozłącza nam się blokada mostów w ciągniku. Mamy tutaj jeszcze ręczny gaz, który możemy też oczywiście ustawić niezależnie od pedału przyspieszenia nożnego, oraz dwa przyciski od zapamiętywania obrotów silnika. Możemy tutaj zaprogramować sobie dwie prędkości,
jednym wciśnięciem przycisku tę prędkość obrotową wywołać, aktywować. Żółte przyciski służą do aktywowania lub też dezaktywowania wałku odbioru mocy. W tym ciemniku, w tym akurat konkretnym egzemplarzu, mamy tylko wałek z tyłu. Tak więc mamy jeden przycisk, którym ten wałek załączamy, z funkcją też autowomu. W przypadku, kiedy mamy maszynę z napędem aktywnym, po uniesieniu jej do góry, na przykład na obrociu, napęd wałka nam się sam rozłączy, a po uruchomieniu do pozycji roboczej załączy się znowu automatycznie. Dwie kolejne dźwignie z tyłu są to dźwignie od zmiany prędkości obrotowych. W tym modelu standardzie mamy tutaj cztery prędkości. Są to 540, 540 Eco oraz 1000 i 1000 Eco. Zmianę mechanicznie przez te dwie dźwignie w tylnej części konsoli bocznej. Tym przyciskiem zmieniamy ustawienia parametrów skrzyń biegów. Na chwilę obecną mamy włączony system manual. Jest to jakby system imitujący zwykłą dźwignię zmiany biegów, z tym, że działającą sekwencyjnie. I w tym momencie, przekładając joystick przód lub tył, zmieniamy główne ustawienia przełożeń oraz półbiegów. Kolejne przyciśnięcie tego guzika daje nam możliwość zmiany na semi-auto. Jest to opcja, gdzie możemy sami skonfigurować sobie pod siebie, pod daną wykonywaną pracę, zakres działania biegów, czyli od 1 do 5 biegów głównych lub też samych półbiegów, czyli od A do F, tak żeby ciągnik działał w danym zakresie, który sami wybraliśmy. Kolejne przyciśnięcie daje nam możliwość full auto w wersji polowej, gdzie zakres biegów ogranicza się od 1 do 3 biega głównych i w całym zakresie zmian półbiegów. Następne przyciśnięcie daje nam możliwość adekwatną, z tym, że w pozycji drogowej, czyli full auto road. Tu jak widzimy, są to biegi od 3 do 5 w przełożeniach głównych i pełen zakres sterowania półbiegami od A do F. Mamy też możliwość sterowania zakresem obrotu silnika, gdzie skrzynia biegów ma te półbiegi czy też biegi zmieniać automatycznie. I do tego służy potencjometr na prawej konsoli, gdzie możemy właśnie od wersji Eco, czyli niskich obrotów do obrotów maksymalnych, płynnie te zakresy zmieniać.